7 milionów złotych to suma, jaką gmina Sępólno-Krajeńskie zainwestuje łącznie w modernizację dróg. Część inwestycji została już wykonana, pozostałe prace są na ukończeniu, a inne niebawem się rozpoczną. Jedną z kluczowych realizacji drogowych była w tym roku przebudowa Nowego Rynku. To ważna arteria łącząca drogę wojewódzką nr 25 z pozostałą częścią miasta. Remont pozwolił na wybudowanie fragmentu ścieżki rowerowej, nowych parkingów i zabezpieczeń w postaci barier ochronnych. Poprawiono również zakręt na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego. W przyszłości miasto chce również przebudować połączenie Nowego Rynku z drogą w kierunku Bydgoszczy. W tym miejscu zaplanowano budowę ronda. Niebawem zakończą się także prace na drodze Zboże-Nowy Dwór. Ten 1,5-kilometrowy odcinek został już wyasfaltowany. Dodatkowo zbudowano pobocza, rowy i zjazdy. Jest to dla mieszkańców ważne połączenie z drogą wojewódzką z Sępólna w kierunku Poznania. Remonty dróg miejskich i gminnych to jedno z ważniejszych zadań zaplanowanych w budżecie miasta. Samorząd na te zadania pozyskuje również dotacje. Jesteśmy w trakcie wykonania drogi na Nowy Dwór Zboże. Jest to kwota 800 tysięcy złotych za realizację tego zadania inwestycyjnego w nawierzchni technologii bitumicznej. Realizujemy jeszcze inwestycje drogowe na osiedlach w Sępólnie-Krajeńskim. Jest to ulica Bema, Kusocińskiego oraz ulica Kochanowskiego. Wykonanie jest na wierzchni z kostki betonowej brukowej za kwotę 2 miliony złotych. Jeszcze w tym roku rozpocznie się kompleksowa przebudowa ulicy Przemysłowej. To długo oczekiwana inwestycja przez przedsiębiorców, bowiem przy tej ulicy mieszczą się lokalne firmy i inkubator przedsiębiorczości. Remont tej ulicy będzie przebiegał przez ten rok i następny. Cała ulica dostanie nową nawierzchnię asfaltową, pojawią się ścieżki rowerowe, chodnik, pojawi się oświetlenie, dodatkowe przejścia dla pieszych, zatoczki postojowe, wjazdy na poszczególne posesje, także po realizacji mam nadzieję, że ten fragment miasta będzie znacznie bezpieczniejszy, lepszy w użytkowaniu. Głównie chodzi o to, żeby nasi przedsiębiorcy, którzy tam prowadzą działalność, mieli porządną drogę dojazdową. Koszt remontu Przemysłowej wyniesie 3 miliony złotych. Inwestycja ma zakończyć się w połowie przyszłego roku. Niebawem odbędą się konsultacje z przedsiębiorcami na temat organizacji ruchu w trakcie przebudowy nawierzchni.